jeden kierunek, jedno marzenie od dziecka. To jest moja wielka pasja. No i zawsze chciałem to robić. Nie pamiętam nic innego, więc w zasadzie myślę, że to jest taka po prostu życiowa pasja i bardzo dużo po prostu byłem w stanie zrobić, żeby ją osiągnąć. Nazywam się Bartosz Ostałowski i jestem kierowcą driftingowym od 7 lat. Moja przygoda z driftingiem zaczęła się w 2011 roku, kiedy kupiliśmy pierwszego Nissana Skyline'a R34. Zacząłem stawiać pierwsze kroki w samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Od razu pokochałem ten sport i zacząłem dążyć do tego, żeby każdego roku być coraz lepszy. To jest taka po prostu życiowa pasja i bardzo dużo po prostu byłem w stanie zrobić, żeby ją osiągnąć, ciężko pracować, trenować, no i się udało. Ludzie, którzy widzą mnie za kierownicą, na pewno są bardzo zdziwieni. Nie wiedzą przez chwilę, czy ktoś sobie robi żarty i są naprawdę pod wrażeniem. Gdzieś za granicą, który jeszcze nie widział, jak prowadzę, zawsze jest pod wrażeniem. No i to też jest miłe, bo jakby doceniają to, co udało mi się osiągnąć, ten poziom, na którym teraz jestem. Więc tym bardziej to mnie motywuje do dalszej pracy. Otrzymuję dużo wiadomości w mediach społecznościowych, na maila, przez naszą stronę. Dużo osób pisze, że kiedy zobaczyło jakiś mój filmik, to ich problemy stały się mniejsze, że mają motywację, żeby zabrać się za swoje jakieś problemy, bądź też w drugą stronę, żeby zacząć spełniać swoje marzenia, które odkładali, bo uważali, że to im się nie uda. Nie to, żebym nie znał Bartka z opowieści wcześniej. Siłą rzeczy jest on w tym drifcie osobistością. Natomiast jak go zobaczyłem po raz pierwszy, jak zobaczyłem, jak chłopak sobie radzi z samochodem, a powiem szczerze, szacun olbrzymi. Naprawdę z imprezy na imprezę jego umiejętności za kierownicą, jego wyczucie samochodu, jego opanowanie się poprawia i rywalizuje na równym poziomie z najlepszymi zawodnikami. Wynik takiej pary, do której staje Bartek dzisiaj, nigdy nie jest z góry przesądzony. Bo większość ludzi na jego miejscu siadłaby w domu, nie wiem, zaczęła płakać albo popadła w depresję. On jak gdyby w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego i emanuje tym, że jakby nie ma tematu. Gdyby nie to, że gdzieś tam możemy to zauważyć na pierwszy rzut oka, tak to nikt w życiu nie powiedziałby, że jest właśnie tak, a nie inaczej. Wczoraj mieliśmy nawet taką sytuację, jadąc tutaj na zawody, zepsuło mu się iveco. Pomagaliśmy, coś tam próbowaliśmy naprawić, ale mimo to, że była noc, było zimno, nie mógł dojechać na zawody i tak był pełen uśmiechu i naładowany był pozytywną energią. Jakim jest człowiekiem? Na pewno otwartym dla ludzi, do otoczenia, pozytywnie nastawionym do życia i do wszystkich ludzi. Nie ma jakichś takich barier, żeby rozmawiać, kontaktować się, zawsze uśmiechnięty. Według mnie jego jazda jest naprawdę bardzo, bardzo podobna do zawodników w pełni sprawnych. Wiadomo, no, jego problemy zdrowotne, jakie ma, delikatnie go osłabiają, ale naprawdę to są niewielkie różnice i w walce z zawodnikami, jak widać, czasami bezproblemowo daje sobie radę. Tak naprawdę moje początki połączyłbym z tym, że jako mały chłopiec już biegłem na wszystkie rajdy, wszystkie próby sportowe. Oglądałem zawodników pędzących po polskich trasach rajdowych i marzyłem, żeby kiedyś być jednym z nich. Później zrobiłem prawo jazdy i tak naprawdę wydawało się, że to wszystko toczy się swoim torem. I nie ma innej drogi, tak? Że będę dążył do tego, żeby w którymś momencie zrobić licencję i stać się profesjonalnym zawodnikiem. Natomiast rzeczywiście
przydarzył się wypadek, który zawiesił na chwilę to wszystko, ale udało się wrócić, zdobyłem licencję, teraz startuję w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy, także to moje marzenie z dzieciństwa jednak wróciło i udało się spełnić. Przewrotne jest to, że wypadek nie zdarzył się podczas jakichś moich właśnie testów rajdowych, podczas treningów, kiedy tak naprawdę jeździliśmy ekstremalnie, tylko po prostu przejeżdżając parę ulic dalej w swoim własnym mieście, trasą, którą jeździłem wielokrotnie, jechałem do kolegi po notatki, nagle wyjeżdża mi samochód, tracę kontrolę, hamuję bardzo mocno, żeby w ten samochód nie uderzyć, puściłem motocykl takim ślizgiem po asfalcie, żeby ratować się przed uderzeniem. Wydawało się, że cała operacja mi się udała. Lekarze podjęli decyzję, że muszą amputować obydwie ręce. No i niestety, tak jak wspomniałem, godzinę po tym wypadku budzę się już bez rąk. No i zderzam się z taką trochę przerażającą rzeczywistością. Motosport, prowadzenie auta to była moja wielka, wielka pasja i już tak naprawdę parę dni po wypadku jedyne, o czym myślałem, to tylko czy to będzie jeszcze możliwe, czy będę mógł jeszcze prowadzić. Tak naprawdę uczenia się tego, rozciągania, żeby przyzwyczaić organizm, nogę, stopę. No i udało się. Pierwsze wrażenie, jak poznałem Bartka i w ogóle o nim usłyszałem, no to przede wszystkim podziw ogromny dla tego, co robi. No dla jego pasji i dla tego, jak można prowadzić samochód stopą. No jest to dla mnie niewyobrażalne po prostu i jestem pełen podziwu. I z każdym miesiącem czy sezonem, kiedy go znam, ten podziw jest coraz większy. Traktuję Bartka jako, powiedzmy, zawodnika no, z wyższej półki, czyli wiem, że będzie na pewno zawsze trudnym przeciwnikiem i muszę się dobrze nastawić na pojedynek z nim, bo wiem, że zawsze będzie ciężko. Nie czuję w ogóle tej swojej niepełnosprawności. Wsiadam do samochodu, moi mechanicy zamykają drzwi. No jestem tylko ja, samochód i droga, tor. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Mogę z nimi walczyć na równe zasady.